witam serdecznie wszystkie raki, skorpiony i ryby na horoskopie na miesiąc październik. Czyli witam wszystkie znaki wodne, żywioł wody na dzisiejszej wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Zobaczmy sobie, kochani, co ważne jest dla znaków żywiołu wodnego w następnym miesiącu jesiennym, który zaczyna się już w tym tygodniu. Witam serdecznie i dziękuję, że Państwo odwiedzają mój kanał. Za wszystkie komentarze również dziękuję, lajki, subskrypcje. Proszę, subskrybujcie mój kanał, byście dostawali darmowe wróżby. Filmiki o różnych tematach, które są dla Państwa właśnie za darmo. Proszę również zobaczyć pod filmem mój e-mail i w komentarzach również umieszczam mój e-mail. Jeśli są Państwo zainteresowani wróżbami indywidualnymi, zapraszam na kontakt ze mną poprzez e-mail. Dobrze, więc zacznijmy, kochani. Raki, widzę, tutaj już mają jakieś szkody. Jakieś szkody, czy duchowe, czy finansowe, emocjonalne. Być może w związku, w partnerstwie. Tutaj pasożyty, szczury coś zżerają, uszkadzają, szkodzą tutaj i powodują straty. Tak jakby też lęki, zmartwienia o coś u raków, ale nie martwcie się, kochani, jeśli macie jakieś straty i lęki egzystencjonalne, czy straciliście pracę, tutaj poprzez jakieś kontakty odbudujecie właśnie spotkania, rozmowy i sprawy potoczą się pozytywnie. Natomiast nie palcie za sobą mostów. Jeśli straciliście pracę lub, nie wiem, rozstaliście się z partnerem, macie lęki, co się stanie dalej, nie palcie za sobą mostów, nie zrywajcie ze sobą znajomości, ponieważ te mogą się przydać na przyszłość. Tutaj są mosty, które znowu połączą Was jakby ze sprawami, które dobrze się tutaj rozwiną i potoczą właśnie się pozytywnie dla Was. Jeśli chodzi właśnie o Wasze tutaj lęki, problemy straty, czy finansowe, zawodowe, czy emocjonalne, zobaczcie, rozjaśni się sytuacja, czyli wyjaśni się coś, co Was bardzo trapi. Słońce mówi o pogodnym, pozytywnym rozwiązaniu, o dobrym czasie, o wyjaśnieniu spraw lub wyjściu na jaw pewnych jakichś niejasnych, nieklarownych spraw dla Was i spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń, czy wejście znowu w głębię Waszych uczuć, emocji. Także tutaj się coś dla ryb, kochani, wyjaśni. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy macie wielkie troski, zmartwienia. Boicie się również, by nie doszło do jakiejś tutaj, nie wiem, czy sprzeczki, czy jakiejś dyskusji ostrej, która jeszcze będzie bardziej powodowała większe straty niż te, które już zaistniały. Więc tutaj są jacyś przyjaźni ludzie w stosunku do Was, widzicie, kochani, od których Wy się odwróciliście, odwracacie, ale spójrzcie wokół siebie, kto jest tutaj lojalny. Czy Wasz partner jest wierny, lojalny, szczery, przyjacielski, tak, na którego możecie liczyć? Czy tutaj w pracy jacyś są przyjaciele, którzy są rzeczywiście uczciwi? Natomiast uważajcie, by z takimi przyjaciółmi tutaj nie wpaść w jakieś dyskusje, sprzeczki poprzez jakieś tutaj straty. No, jakiś fałsz, tak, jakiś fałsz właśnie jest koło Was, czy w pracy, czy w związku, czy w małżeństwie. Jakiś fałsz, który się wyjaśni. W miesiącu październiku wyjaśni się to wszystko, jest dobry rozwój spraw, jest karta szczęścia, czyli pozytywności, wyjaśni się coś z mężczyzną. Jeśli jest to Wasz partner lub małżonek,
no to wyjaśni się to z nim, coś, co było nieuczciwe, nie wiem, czy kłamliwe tutaj w waszej relacji, lub jeśli jest to wasz szef lub jakaś ważna osoba w pracy, to też wyjaśnijcie tutaj wszystko. Być może jest jeszcze jakaś inna kobieta, jeśli chodzi o związek wasz, relację miłosną, być może, że jest jakaś inna rzeczywiście kobieta i jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, dlatego są tutaj straty, ewentualne sprzeczki, dyskusje, co dalej z tą relacją. To powinniście wyjaśnić w październiku. Albo zakończyć taką relację, albo wyjaśnić i dać sobie jeszcze raz szansę. Coś tutaj wyjdzie właśnie na jaw, zobaczcie. Jakaś tajemnica wyjdzie na jaw w październiku, coś, co właśnie was tutaj zamartwia, trapi, dręczy, w październiku się tutaj wyłoni na światło dzienne i być może wyjaśni oczywiście. Na razie widzę, blokujecie uczucia i emocje. Nie wiem, poprzez te straty, problemy, które się tutaj mnożą, blokujecie swoje emocje i myślicie właśnie tutaj rozumem na poziomie głowy, co macie zrobić, tak? Co macie zrobić, jak macie rozwiązać te problemy, które są. Tutaj jest karta, żeby wyjść z blokad, żeby zejść z tej góry problemów, które się piętrzą, którym jesteście zamartwieni i po prostu wymyśleć jakąś strategię działania lub mieć nowe pomysły lub nowy plan na życie, w zależności jaką decyzję podejmiecie, jeśli chcecie odejść od partnera, ponieważ rzeczywiście jest druga kobieta, zdrada, kłamstwo, oszustwo. Jeśli chcecie odejść, no to zejdźcie z tych obaw, nie bójcie się odejść, nie bójcie się tutaj nowych planów, które są przed wami. Także nie bójcie się zmian i jakichś konkretnych, odważnych decyzji. Tyle dla raków. Dziękuję serdecznie rakom. I proszę, tutaj zapraszam serdecznie do drugiej wróżby, czyli dla skorpionów. Lub wszystkie osoby, które mają w ascendencie raki, skorpiony, ryby, są oczywiście również tutaj zaproszone. Proszę o wróżbę dla skorpionów. 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 Tutaj są jakieś rozmyślania wieczorową porą, nocą o jakimś mężczyźnie, jakaś tęsknota być może, coś ważnego, co was trapi, męczy, co wam nie daje spokoju, również nie daje wam tutaj, nie możecie zapomnieć o jakimś mężczyźnie. Rozmyślacie, tęsknicie, być może właśnie wieczorem i w nocy tęsknicie za tym mężczyzną, za tym ex-przyjacielem, czy byłym mężem, czy chłopakiem, partnerem. Tęsknicie, myślicie o tym, by się z nim spotkać. Myślicie o nowym początku, o nowej szansie. Tęsknicie, wow, tutaj też wypadła w tarocie karta kochanków, czyli tęsknicie za byciem razem, za miłością, za dualnością, za romansem, flirtem, za pięknym, romantycznym momentem. Tak wygląda, jakby ten mężczyzna był zapracowany, myślał o pracy, o pieniądzach, o być może o karierze, być może o stabilności zawodowej. Natomiast wy, widzę, tutaj tęsknicie. Chcecie zaproszenia, przeprosin, rozmowy, niespodzianki, chcecie jakichś miłych gestów tutaj od tego mężczyzny. Chcecie miłych, pięknych momentów radosnych z tą osobą, tęsknicie za tym i rozmyślacie. Myślicie tutaj o
właśnie jakiejś nowej szansie być może, pogodzeniu się. Również osoby, które tutaj niewiele osób, które myśli o dziecku z tym partnerem, to tutaj też są marzenia, no tęsknota za tym, by się to wydarzyło, stało, by to się ziściło. Tutaj właśnie mężczyzna, o którego pytacie, o którym tutaj rozmyślacie, jest tutaj też zamyślony, też myśli o Was. Myślicie oboje tak jakby tutaj o podróży, o spotkaniu się. Być może jesteście od siebie oddaleni, jakiś dystans geograficzny tutaj jest i po prostu jest też tęsknota obopólna, czy Wy myślicie właśnie, jak to zrobić, by się spotkać. Jest to dla Was istotne, jakby partner z przeznaczenia. Coś ważnego, ale równie ciężkiego, skomplikowanego, równie być może, no być może związek karmiczny, który Was ma coś nauczyć, no ale na pewno jest to dla Was bardzo ważne, ponieważ cały czas tutaj widzę, rozmyślacie. Oczywiście karta Księżyca mówi również o energii męskiej, także można powiedzieć, że tutaj tęsknicie za tą energią męską, macie głębsze uczucia, tutaj też ta karta mówi o psychę, czyli o całej psychice, która jakby jest tutaj zaangażowana właśnie w tą miłość, w tą tęsknotę. Są uczucia głębsze, z którymi mamy tutaj do czynienia. No i szczególnie właśnie tak jak już wspomniałam, wieczorem, wieczorową porą, czyli i też w nocy rozmyślacie, myślicie, czy może nawet macie sny jakieś prorocze, czy nawet telepatycznie próbujecie się dogadać z tą osobą. Jeśli jest to Wasz bliźniaczy płomień lub bratnia dusza lub karmiczny związek, to na pewno próbujecie się telepatycznie porozumieć lub czujecie obecność tego partnera wieczorem lub w nocy lub nawet w śnie. Dlatego jest to bardzo tutaj silne połączenie. Chcielibyście, kochani, kochane skorpiony, by ten związek był wreszcie stabilny, by była jakaś piękna rodzinna atmosfera, stabilność, solidność tego związku, której w tej chwili, na chwilę obecną właśnie nie ma i za tym tęsknicie. Także takie mam karty dla skorpionów, no przede wszystkim tutaj ta karta kochanków, miłości, właśnie o tym myślicie, rozmyślacie, tęsknicie, także tutaj mamy akcent miłosny. Dziękuję skorpionom bardzo serdecznie i zapraszam trzeci znak żywiołu wodnego, czyli ryby. Zapraszam ryby. Znaki wodne są oczywiście bardzo emocjonalne, uczuciowe, no przepełnione emocjami właśnie. To charakteryzuje też te znaki. Dobrze, kochani, więc zapraszam teraz ryby. Proszę wskazówki i rady dla ryb na miesiąc październik. Proszę wskazówki i rady dla ryb na miesiąc październik. Jakbyście chcieli coś naprawić, by coś wzrosło, naprawić jakąś nieszczerość, nieuczciwość, przez którą są tutaj troski, być może jakieś zgrzyty, jakieś no, spory, kłótnie, dyskusje, niepokój. Tutaj chodzi o Waszą stabilność, jakby raki też temat stabilności, domu, ciepła rodzinnego, być może założenia partnerstwa stałego, tu są jakieś jednak, nie wiem, jakaś nieszczerość, którą trzeba wyleczyć, jakieś tutaj nieuczciwe zagrywanie,
które należałoby tutaj w tym związku wyleczyć. Jakieś fałszywe osoby czy fałszywy partner, przez którego są troski, są jakieś te frustracje, jakieś sprzeczki, no jakieś ostre dyskusje, niepokój. Także należałoby uporządkować tutaj jakiegoś partnera, który jest nie bardzo autentyczny. Coś tutaj zagrywa, czy ma jakieś egoistyczne tutaj interesy. No Lis oczywiście mówi też o kłamstwie, zdradzie, chytrości, egoizmie. Także być może macie z kimś takim do czynienia, czy w partnerstwie, czy w pracy, czy no w jakichś innych tutaj sprawach i chcecie to uporządkować. To należałoby właśnie w październiku uporządkować, by ta osoba zrozumiała swoje postępowanie, że jest nieuczciwy w stosunku do Was. Należałoby tą sytuację wyleczyć, wzmocnić, poprawić, no uporządkować te sprawy właśnie. Czy to są może jacyś fałszywi przyjaciele, czy jakaś fałszywa osoba w pracy, która tutaj intryguje, nie wiem, rozsiewa fałszywe jakieś informacje, czy oszukuje Was po prostu, jeśli chodzi tutaj o finanse, czy pracę, godziny. Także proszę zwrócić uwagę, kim może być ten Lis tutaj w październiku. W październiku tak jakby też, jakbyście mieli jakieś ryzyko, nie wiem, czy zmianę jakąś, czy w partnerstwie, czy w pracy, czy zmianę domu, przeprowadzkę. Tutaj jakieś ryzyko, czy jakąś decyzję powinniście podjąć w październiku ryby i po prostu zdecydować się na jakieś rozwiązanie. Tutaj macie, nie wiem, przemyślenia jakieś, co wybrać i jakieś ryzyko właśnie w tym jest. No oczywiście przy każdej decyzji jest ryzyko, ale nie bójcie się, ponieważ sprawy potoczą się pozytywnie. Jeśli chodzi właśnie o Waszą stabilność, nie wiem, czy sprzedaż, czy kupno domu, czy założenie rodziny, czy stabilny związek, tutaj sprawy są bardzo, bardzo pozytywne. Możecie na kogoś tutaj liczyć, czy na partnera, na męża, czy na właśnie, nie wiem, przyjaciół z pracy. Tutaj są oni, będą oni, czy przemienią się, przetransformują w osoby lojalne, szczere, pomocne, na których można polegać. I tu jakiś nowy początek, otworzą się również nowe perspektywy, nowe szanse, nowa być może jakaś umowa, czy tutaj nowe pieniądze, czy nowe uczucia, w zależności od co pytacie. I stabilność, przede wszystkim stabilność. Także, kochani, tutaj stabilność czy finansowa, czy stabilność uczuciowa, wszystko rozwinie się pozytywnie, kochane ryby. Zobaczmy teraz wskazówkę tarota dla ryb. Proszę o wskazówkę tarota dla ryb. Proszę o wskazówkę tarota na ryby, dla ryb. Jakiś smutek właśnie poprzez tu kłamstwa, oszustwa, nieszczerość, nieuczciwość. To by się zgadzało tutaj do tych, nie wiem, jakichś trosk, czy kłótni właśnie, czy tutaj jakichś nieuporządkowanych spraw. Smutek, straty, nędza oczywiście nie musi być finansowa, być może nawet straty finansowe, jeśli straciliście przez jakichś fałszywych tej ludzi pracę, ale również mogą być to straty duchowe, uczuciowe, emocjonalne, jeśli straciliście partnera lub dowiedzieliście się tutaj o jakiejś zdradzie, która Was męczy i no widzimy, jesteście tutaj bardzo smutne, nie widzicie rozwiązania, pomimo to, że klucz tutaj leży i możecie otworzyć te drzwi. Nie widzicie na razie żadnego rozwiązania, niestety, w tym smutku. Natomiast, tak jak powiedziałam, sprawy rozwiną się dobrze w stronę Waszej stabilizacji. Oczywiście musicie podjąć jakąś decyzję tutaj konkretną i zawsze jest w podejmowaniu decyzji ryzyko, ale tutaj pozytywnie pokazują właśnie dalsze karty, tak jak Wam już pokazałam, że sprawy potoczą się dla Was dobrze.
Jeszcze zobaczmy, kochani, dla wszystkich znaków żywiołu wody, dla raków, skorpionów i ryb, kartę oraklu energetycznego. Jaka energia ważna jest dla znaków wodnych? Jaka energia ważna jest dla znaków wodnych na miesiąc październik? Dobrze, wyciągnę. Community. Ok, community, oczywiście współpraca z zespołem, współpraca, kooperacja, dobre porozumienie, komunikacja, radość. Także ważna jest praca w zespole lub bardzo dobra tutaj komunikacja i wspólne jakieś tu życie też w rodzinie, no bo ta karta mówi o community, community oczywiście w sensie czy zawodowym, czy właśnie rodzinnym. Trzeba trzymać się razem, rozwiązywać różne problemy, sprawy razem, komunikować, znaleźć wspólnie rozwiązanie problemów i po prostu wspólnie pomyśleć też nad każdym planem, czy sprawą, więc tutaj mamy community, jest ważne w październiku dla wszystkich znaków żywiołu wodnego. Dziękuję serdecznie, kochane raki, skorpiony i ryby. Dziękuję Wam za odwiedziny i za to, że wysłuchaliście tych wskazówek i rad na miesiąc październik. Cieszę się, proszę również, jeśli się Państwu podobało, lajki w górę i na pewno do usłyszenia, kochani, już wkrótce.